Mija rok od protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie. Mija rok i żadna z spraw, o którą postulowały te osoby, nie została rozwiązana. Dzisiaj w Warszawie protest, na którym spotkają się przedstawiciele osób niepełnosprawnych, rodzice i osoby, które wspierają ich w walce o godność. Bo nie dyskutujemy tutaj teraz o pieniądzach, o godności. Pamiętamy ten protest, pamiętamy, jak on wyglądał w Sejmie, pamiętamy, jaki był stosunek Prawa i Sprawiedliwości do osób niepełnosprawnych. Ta grupa nie interesuje Prawa i Sprawiedliwości, bo patrząc na słupki nie zapewnia im dużego poparcia. A te problemy dotyczą nas wszystkich, bo każdy z nas w każdej chwili może stać się niepełnosprawny i każdy z nas w swojej rodzinie w każdej chwili może mieć taką osobę. Więc jeżeli my jako parlamentarzyści, jako społeczeństwo nie zajmiemy się systemowym rozwiązaniem tych problemów, nie będziemy mogli mówić, że ci ludzie są otoczeni naszą opieką, że mogą żyć godnie, że mogą się rozwijać. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby otworzyć Sejm dla osób niepełnosprawnych, otworzyć Sejm dla przedstawicieli tych środowisk, żeby mogli ponownie uczestniczyć w komisjach, bo nie może być tak, że w Sejmie dyskutuje się o problemach z nimi związanymi bez nich i mam nadzieję, że Sejm nigdy nie będzie grodzony barierami przed osobami najsłabszymi, oczywiście fizycznie, bo nie duchem, bo te wszystkie osoby odznaczają się wielkim duchem walki, walczenia o swoje prawa i swoją godność. Osoby niepełnosprawne, które rok temu, 40 dni tutaj w Sejmie walczyły nie tylko o dodatek do renty socjalnej, ale walczyły przede wszystkim o godność, o zrozumienie, o szacunek i o zrozumienie tego, z czym na co dzień my, rodzice osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych, czy również dorosłych niepełnosprawnych mamy do czynienia. Rząd PiS lekceważy osoby z niepełnosprawnościami od roku. Pokazuje pogardę, pokazuje lekceważenie dla ich problemu i nie rozumie tego, z czym żyjemy. Rząd Kaczyńskiego na czele z panią Anną Zalewską doprowadzili do tego, że dzieci niepełnosprawne dzisiaj nie uczą się w szkołach, a są zamknięte w domu i nie mają prawa uczyć się w szkole. Pani minister Zalewska doprowadziła do tego, że tylko dyrektorzy mogą zaprosić te dzieci niepełnosprawne na akademię. Resztę nauki dzieci odbywają w domu. Walczymy również o to, żeby pani premier Szydło, która 40 dni w Sejmie nie znalazła czasu na to, aby spotkać się z protestującymi, a jest premierem, wicepremierem do spraw społecznych. Tak samo dzisiaj chciałabym, aby przyszła na protest i aby rozmawiała z rodzicami osób niepełnosprawnych o ich problemach. Pan premier Kaczyński na spotkaniu w Krakowie do osoby niepełnosprawnej powiedział, żeby ich popierać, a nie przeszkadzać. To są słowa haniebne. Nie zgadzamy się na to, aby tak były traktowane osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Co więcej, Platforma Obywatelska w 2015 roku zostawiła 650 milionów złotych na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o tym, że świadczenie pielęgnacyjne dla osób dorosłych, osób niepełnosprawnych ma być zrównane ze świadczeniem dla dzieci niepełnosprawnych. Do dzisiaj ten wyrok nie został zrealizowany. Pytamy się, gdzie są te pieniądze? Dlaczego 650 milionów złotych nie trafiło do niepełnosprawnych? Gdzie są te pieniądze? Jeżeli chcemy traktować siebie jako społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo otwarte, społeczeństwo demokratyczne, to musimy zapewnić opiekę najsłabszym. Nie mogą oni być na marginesie naszego życia i nie może być tak, że nie zauważamy ich problemów, bo to jest nieduża grupa, bo to jest 250 tysięcy ludzi. Ale to jest każda osoba, każda rodzina, to jest dramat i każdej tej sytuacji państwo powinno pomóc i my jako społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Jednocześnie na tym ostatnim, na ostatniej prostej kampanii prezes Kaczyński zapowiedział, że rozszerzy tę tak zwaną swoją piątkę o ten postulat 500 zł dodatku dla każdej osoby. Wie pan, ja bardzo nie traktuję poważnie obietnic bez rozmów rzucone na kilkadziesiąt godzin przed wyborami. Jeżeli była taka intencja, żeby wcześniej pomóc osobom niepełnosprawnym, przecież można było zwołać posiedzenie Sejmu, złożyć stosowną ustawę i na pewno wszyscy posłowie chęcią wzięliby udział w tych obradach, żeby tę sprawę załatwić. Te rzucone hasło na kilka dni przed wyborami, nie wiemy jak to będzie wyglądało, nie wiemy czy są pieniądze i takie obietnice są po prostu niepoważne. Szanowni Państwo, poza tym osoby protestujące w Sejmie już ponad 2 miesiące temu zapowiedziały
że ten protest właśnie dzisiaj odwieszają, więc był czas na to, tak jak pani marszałek tutaj wspomniała o tym, żeby przysiąść do rozmów, żeby premier, żeby prezydent, który obiecał rok temu, że pomoże, że rozwiąże te problemy osób niepełnosprawnych, żeby po prostu usiąść i porozmawiać z tym środowiskiem. Pan prezydent rok temu obiecał właśnie tą pomoc i nie dotrzymał słowa, nie pomógł osobom niepełnosprawnym. Dlatego też dzisiaj rozpoczynają ten protest pod Pałacem Prezydenckim. Czyli rozumiem, że panie nie wierzą w to, że projekt odpowiedniej ustawy trafi do Sejmu i że ten dodatek rzeczywiście będzie przyznany w jakiejś formie? Nie bardzo w to wierzę, bo ostatnio wszystkie projekty ustaw, które trafiają, tak jak ta nowelizacja kodeksu karnego, są źle przygotowane, są bublami prawnymi. Jeżeli poważnie sprawy się traktuje, przygotowuje się dobrze ustawy, konsultuje się ją i wtedy możemy mówić, że ktoś sprawę niepełnosprawnych będzie traktował poważnie, bo dobrze się do tego przygotował. To są słowa rzucone przez pana prezesa i ja naprawdę nie wierzę, nie mam podstaw wierzyć, że to zostanie szybko i dobrze, rozsądnie zrealizowane. Poza tym widzimy, jak pan prezes właśnie wprost mówi, żeby na nich głosować, a nie przeszkadzać, czyli najpierw trzeba na pana prezesa zagłosować, żeby może wtedy, być może wtedy dostaną dodatek, być może, czyli nie wiadomo kiedy i nie wiadomo ile. Dziękuję bardzo.